Witam Was tutaj, cześć znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. To jest jedna z serii, która ma już parę odcinków, a cały czas nie ma intra. Ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj o ważnej inwestycji tramwajowej. No dobrze, może nie jest aż tak bardzo ważna, jednakże jest to jedna z tych rzeczy, o której warto pamiętać. O tym, że tramwaje warszawskie cały czas pamiętają o tym, iż nad swoją własną infrastrukturą nie tylko trzeba ją powiększać i poszerzać, jak to było ostatnio widziane na Winnicy, ale trzeba również o nią dbać i ją modernizować. Dzieje się to aktualnie na ulicy Obozowej, ale o szczegółach powie nam Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się pod zakładem energetyki trakcyjnej i torów. Jak widzicie, dosłownie tutaj ma miejsce inwestycja, która polega na zmianie torowiska, przebudowie torowiska tramwajowego. Na ten okres zostały zmienione następujące linie, które wyświetlają Wam się w tym momencie na ekranie. Ich trasa została zmieniona. Na ten czas oczywiście powstała linia tramwajowa 70, która jedzie z Wernerowa do Koła oraz Z23. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, autobusy za mną, tramwaje jeszcze nie, Jakub Sykut. No i dokładnie, Sykut Wam tutaj mniej więcej przedstawił, jak wygląda sytuacja z komunikacją zastępczą. Tutaj macie jeszcze mapkę, ona się teraz powinna wyświetlić, jak wygląda tutaj objazd. No jest trochę zmian, 20 nie dojeżdża tam, gdzie zazwyczaj dojeżdżała. Linia 70 dojeżdża do Bernerowa, no 24 dojeżdża do Wawrzyszewskiej, o czym jeszcze powiemy za chwilę. No i tak, właśnie, a propos Wawrzyszewskiej. Tutaj jest ważna rzecz, a mianowicie tramwaje zawracają w postaci zmiany kierunku na drugi tor. Czyli to muszą być jazzy lub swingi duo. Znaczy to są tylko i wyłącznie z tego co każe jazzy, bo swingi duo są tylko na zajezdni Żoliborz. Także tutaj jest to w ten sposób robione, a więcej w ciekawostce o tej części. No i dalej mamy już faktycznie naszą przebudowę. Duża ta przebudowa to nie jest jakoś szczególnie odjechana, po prostu wymiana tutaj torów. Faktycznie to możecie zobaczyć, że tutaj na zakręcie są wymieniane aktualnie tory na nowe. Nie będzie tutaj niestety zielonego torowiska, przynajmniej nic o tym tramwaje nie mówiły, a szkoda, byłby to dobry moment. Chociaż na ulicy Obozowej mamy już i tak zielone torowisko naturalne, czyli po prostu nam krzaczki wyrosły pomiędzy kamyczkami. Można w ten sposób, prościej. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda i to jest dobra nowina. Przy okazji niedaleko jest stacja Warszawa Koło, o której niedługo będzie odcinek, i nowa pętla Młynów, o której też będzie odcinek. Także trochę odcinków tutaj będziemy mogli zobaczyć jeszcze w najbliższym czasie. Tak mniej więcej to wygląda, jak widzicie, po tej stronie. Po drugiej stronie torowiska dzieje się trochę więcej. Po drugiej stronie torowiska kolejowego dzieje się trochę więcej, bo tam mamy nasz instytut, o którym mówił przed chwilą Sykut, i tam jest przebudowa nie tylko torowiska, ale również zwrotnic naszych. No i tu jest ta ważniejsza część według mnie, bo co jak co, ale zwrotnice to tutaj mogą mieć już trochę lat. Tym bardziej, że tutaj to jest Instytut Energetyki, sieci i torów i tak dalej. Oni powinni mieć wszystko jak najlepsze z wjazdami, tym bardziej, że tutaj był testowany ostatnio nasz nowy Hyundai. No i w związku z tym są wymieniane zwrotnice na zupełnie nowe, nówki sztuki nieśmigane, przynajmniej tak nam mówią. No i tam lekko też torowisko jest przy okazji wymienione. Została zwężona tutaj trochę ulica na okres tej przebudowy, ale to jest tylko zwężenie tam o jeden pas w niektórych miejscach i to nie jest jakoś bardzo uciążliwe dla tej lokalizacji. Autobusy Z tutaj 24, jeśli dobrze pamiętam, dobrze funkcjonują. Czy tam Z23, powinien się teraz wyświetlić poprawna autobus, o którym mówię. On tutaj dobrze funkcjonuje, jeździ naprawdę dosyć często, więc nie ma co na niego marudzić, dojeżdża do nowego Bemowa. Także to jest całkiem nieźle zorganizowane. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą przebudowę. I jak zawsze, w tym nawet takim krótkim odcinku musi być ciekawostka. W związku z przebudową torowiska przy Prymasa Tysiąclecia przystanek Wawrzyszewska 04 jest dwukierunkowy. Nakładka, która znajduje się za mną, umożliwia zmianę toru dla tramwaju i oczywiście zmianę kierunku. Może tutaj teraz na spokojnie zawrócić. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
No i dokładnie, ciekawostka jest jak zawsze bardzo ciekawa. Tu macie parę zdjęć z góry, jak wygląda tramwaj, który przejeżdża przez właśnie tą nakładkę. Bardzo lubię te nakładki. W Warszawie mamy chyba jedną taką nakładkę na stanie tramwajów warszawskich. Mogę się mylić, ale raczej mają tylko i wyłącznie jedną, bo też na okres przebudowy jest raczej tylko i wyłącznie wykorzystywana. Kiedyś była zamontowana na okres prawie stały, przez ponad chyba rok lub nawet dłużej była zamontowana na starych Świrtach właśnie, gdzie dwójka przejeżdżała tylko przez most kiedyś. I tam faktycznie była taka nakładka, ona już była w paru miejscach, na przykład przy metro Bemowo, jak było zamknięcie tam torowiska, to też była. Na przykład jeszcze gdzie? Metro Brudno, tam również się pojawiała. Ona się pojawia w różnych rejonach zawsze, kiedy będzie potrzebna. Na Obozowej jeszcze jej nigdy nie widzieliśmy i tu jest swoją nogą trochę inaczej wykorzystana niż zazwyczaj. Ale dobrze, że coś takiego mamy na stanie tramwajów. Więcej ciekawostek na temat tej samej nakładki, jak działa i w ogóle funkcjonalności, pewnie jeszcze kiedyś będę wam mówić o niej, bo ona będzie z takimi przebudowami często się pojawiać. Chociaż teraz zawsze wakacje to jest najwięcej przebudów wszelkiego rodzaju tramwajowych. Później w trakcie roku szkolnego jest ich dużo mniej, z wiadomych względów. To było na tyle z tego materiału, krótki i mam nadzieję treściwy. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. To są aktualne osoby, które mnie wspierają. Dziękuję wam bardzo. Więcej dla was specjalów, bonusów i innych rzeczy już niedługo. I do zobaczenia już niedługo. W kolejnych materiałach na moim kanale, jeśli mi się uda, to jutro zobaczycie Warszawę Zachodnią, bo w dniu, kiedy wam się pojawia ten film, jadę o 5 rano, żeby nagrać, jak nowe części są przywożone na nasz dach. Także całkiem ciekawe. Co z tego, że się nie wyśpię? To jest mniej ciekawa część. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!